gazyfikacja wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i rządowe plany wprowadzenia podatku katastralnego były tematem konferencji zorganizowanej w Ełckim Biurze Prawa i Sprawiedliwości. Poseł PiS Jerzy Schmidt podkreślał, że ełczanie i mieszkańcy okolicznych miast powinni mieć dostęp do gazu ziemnego. W tej sprawie złożył interpelację do rządu. Podpisali się pod nią również posłowie z Elbląga i Ostródy. Niestety PGNiG nie jest w stanie zapewnić mieszkańcom dostaw gazu. Pojawiły się inicjatywy też inwestorów prywatnych, aby do tego doprowadzić. Mimo tego, że wnioski poskładane w Ministerstwie Gospodarki były bardzo wysoko ocenione, niestety w ostatecznym momencie zostały odrzucone, ale to niemniej nie oznacza, że ci inwestorzy się z całej inwestycji wycofują. Natomiast ja ze swojej strony, jako poseł, złożyłem też interpelację do rządu w tej sprawie, w jaki sposób chcę zapewnić mieszkańcom Ełku, całej północno-wschodniej Polski dostawy gazu ziemnego. Wspólnie ze mną podpisali też tą interpelację poseł Krasulski z Elbląga i pan poseł Zbigniew Babalski z Ostródy, więc staramy się jak najszybciej doprowadzić, aby tu w północno-wschodniej Polsce był gaz ziemny dostępny. Schmidt wyraźnie sprzeciwił się też planom rządu Donalda Tuska dotyczącym wprowadzenia podatku katastralnego. W tej chwili w Polsce wysokość opodatkowania nieruchomości jest uzależniona od jej powierzchni. Po wprowadzeniu zmian wysokość podatku byłaby zależna od wartości mieszkania czy domu. Zdaniem Schmidta takie rozwiązanie uderzy szczególnie w osoby o niskich dochodach i takie, które zaciągnęły kredyty hipoteczne. Propozycja wprowadzenia podatku katastralnego pojawiła się na razie tylko w projekcie dokumentu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wskazującym kierunki rozwoju miast do roku 2020. Jednak jak mówi Schmidt, trzeba reagować już teraz, żeby to rozwiązanie nie weszło w życie. Tak, przekładając to na konkret, to jeżeli dzisiaj ktoś, kto ma mieszkanie własnościowe, no to płaci między 100 a 200 zł rocznie. W przypadku wprowadzenia podatku katastralnego, ten podatek mógłby wynieść nawet do 3000 zł. Więc to jest diametralna różnica rocznie. Wiele osób, szczególnie tych o niższych dochodach, po prostu mogłyby te swoje nieruchomości stracić, mieszkania, domy. Jeżeli to do tego dojdzie, to będzie ogromny cios też i w przedsiębiorców, bo pamiętajmy, że dzisiaj przedsiębiorcy płacą w Polsce już, jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, wysoki podatek, to jest prawie 22 zł za metr kwadratowy powierzchni, ale też po wprowadzeniu podatku katastralnego trzeba się liczyć, że te opłaty wzrosną kilkakrotnie. Prawo i Sprawiedliwość zwróciło się do samorządów, aby te przedstawiały rządowi swoje opinie na temat planów wprowadzenia w Polsce podatku katastralnego.